Do tragedii doszło przed rokiem. Paweł P. mieszkał tymczasowo u rodziny w wieżowcu na osiedlu Kopernika, w tej samej klatce co 45-letnia pielęgniarka pracująca na oddziale intensywnej opieki medycznej w legnickim szpitalu. Gdy kobieta nie odpowiadała na telefony z pracy, zaniepokojone koleżanki zapukały do drzwi jej mieszkania. By jednak zajrzeć do środka, konieczna okazała się interwencja służb. Dopiero to dało początek śledztwu, które wyjaśniło makabryczne szczegóły zbrodni. Zbrodni, jakiej dopuścił się ówczesny sąsiad ofiary, choć nieznajomy, Paweł P. Prokurator skierował do Sądu Okręgowego Legnicy akt oskarżenia przeciwko Pawłowi P. o dokonanie zbrodni zabójstwa w zamiarze bezpośrednim kobiety przez zadanie jej najpierw obrażeń metalową rurką w głowę i spowodowanie ran tłuczonych, a następnie duszenie za szyję i doprowadzenie do śmierci wskutek zadławienia. Jak ustalili śledczy, Paweł P. zdjął z szyi kobiety złoty łańcuszek, a z jej portfela wyjął 450 zł, po czym zamknął mieszkanie. Gdy się przebrał, wyszedł z domu i wyrzucił poplamione krwią ubranie, narzędzie zbrodni oraz klucze do mieszkania ofiary. Później skierował swoje kroki do salonu gier w centrum Legnicy. Grał na automatach, wykorzystując do tego celu znaczną sumę z tej kwoty, którą zabrał pokrzywdzonej. Natomiast po pewnym czasie od zdarzenia, nie bezpośrednio, tylko właśnie w jakiś czas od zdarzenia, zastawił w lombardzie łańcuszek. Paweł P. przyznał się do winy, choć nie potrafił wyjaśnić swoich motywów. Zaznaczył, że jest uzależniony od hazardu, jednak opinia kilku biegłych potwierdziła, że nie ma to wpływu na jego poczytalność. Niebawem mężczyzna stanie zatem przed sądem. Grozi mu kara od 12 lat do dożywotniego pozbawienia wolności.